oglądają Państwo program Wielki Niemowa Reaktywacja. To jest telewizyjna premiera przedwojennych polskich filmów, które w Filmotece Narodowej dostały swoje drugie życie. Za chwilę zobaczymy fragmenty Cudu nad Wisłą, filmów reżyserii Ryszarda Bolesławskiego z 1921 roku. Panie kierownik, to był film, który powstał na zamówienie ówczesnego Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych. Tak, i tu trzeba od razu dodać, że Ryszard Bolesławski, słynny reżyser rosyjskiego MHAT-u, a później wielki reżyser hollywoodzki, który zrobił wiele znakomitych filmów z najwspanialszymi gwiazdami kina amerykańskiego, na krótko zatrzymał się w Polsce i Cud nad Wisłą jest jednym z trzech filmów propagandowych, które zrealizował i które zostały wyprodukowane niejako na zlecenie propagandy wojskowej. Z tych wszystkich trzech filmów, czyli Nawrócenie Pawła i Gawła, Bohaterstwo polskiego skauta, ostał się tylko jeden tytuł, czyli Cud nad Wisłą. I tu też musimy pamiętać, ten film powstał jako wielkie zamierzenie, jako wielki fresk filmowy składający się z dwóch serii. Do naszych czasów przetrwał raptem 30 kilka minut, czyli nawet nie połowa pierwotnej długości tego filmu. Natomiast ostał się i z tego należy się cieszyć, że chociaż ten fragment mamy do dyspozycji. Panie profesorze, widać, czuć rękę mistrza? No niewątpliwie tak. No ten film jest dużo bardziej dojrzale robiony, jak mówią filmoznawcy, niż film Bednarczyka, który oglądaliśmy wcześniej. Natomiast to był film, który w okresie PRL-u nie miał żadnej szansy na to, żeby pokazać nawet te fragmenty, które się zachowały, więc można powiedzieć, że cudownie ocalał w Filmotece Narodowej. Teraz go przywracamy jakby pamięci zbiorowej. To jest w sumie nasz obowiązek. Uważamy, że tego typu filmy, już choćby przez udział wielkich gwiazd, a także poprzez pewną reakcję na bardzo ważne wydarzenie historyczne, jest wartością samą w sobie, do której warto nawiązywać, którą warto przypominać. Udział Jadwigi Smosarskiej i Stefana Jaracza nie dziwi w tym filmie. Nie dziwi, choć zwłaszcza Jadwiga Smosarska w owym czasie nie była jeszcze magnesem przyciągającym publiczność. Tam się pojawiają inne gwiazdy ówczesnego właściwie teatru oraz sceny polskiej w takim szerszym sensie, których nazwiska być może stanowiły taki bardzo silny element wzmacniający sam projekt i wzmacniający mnie zainteresowanie widowni, które zresztą było bardzo duże. Stefan Jaracz gra agitatora bolszewickiego. Tak, i pojawia się w tym filmie jako taka postać demoniczna, jako człowiek, który wprawdzie ma trzy takie wejścia, bo tyle się uchowało, natomiast za każdym razem jest to bardzo, bardzo mocne i silne wrażenie, kiedy on się pojawia. Ale tu się pojawiła też cała plejada gwiazd polskiego teatru przede wszystkim. I tutaj należy wspomnieć o Honoracie Leszczyńskiej i Wincencie Rapackim, ojcu. I co ciekawe, właściwie tych aktorów, legendarnych aktorów sceny polskiej możemy oglądać wyłącznie w tych zachowanych fragmentach. Nie zachował się żaden inny film z ich udziałem, no a z tych ról teatralnych no możemy jedynie poczytać recenzje i opinie ówczesnych krytyków. Także zapewne stojąc ówcześnie na planie Cudu nad Wisłą, ci wielcy aktorzy nie mogli przypuszczać, że to będzie jedyny namacalny, materialny ślad ich kunsztu aktorskiego. Panie dyrektorze, jest to pewien paradoks historii. W filmie wystąpił marszałek Józef Piłsudski. Tak, wzorem wielu filmów ówczesnych, filmy kończyły się taką apoteozą marszałka i właściwie jest to zapis dokumentalny, bardzo ciekawy. To było 14 listopada 1920 roku. No i to jest ten moment, kiedy marszałek otrzymuje buławę. Tam występują również inne postacie historyczne. To jest w gruncie rzeczy jedyny tego rodzaju zapis, który mamy. I to jest rzeczywiście zapis dokumentalny, jakby będący częścią tego filmu. Ale wiele ówczesnych filmów kończyło się właśnie jakimś nawiązaniem do postaci marszałka Piłsudskiego. Niesamowite skarby ma Filmoteka Narodowa. Gdzie jeszcze takie skarby mogą być na świecie? Bo przecież cały czas słyszymy, że Państwo odzyskują kolejne utwory. No właśnie, to jest tego rodzaju sytuacja, że nie wiemy, gdzie one są. One mogą być gdzieś bardzo blisko, może 100 metrów stąd, a mogą być równie dobrze 100 tysięcy mil, jakby to powiedzieć, bardzo daleko.
Bo filmy były i w Berlinie, i w Amsterdamie, i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. Tak, no szukamy po całym świecie, należymy do organizacji międzynarodowych archiwów i oczywiście w miarę możliwości staramy się prowadzić jakieś kwerendy. W tym roku znaleźliśmy film pochodzący z 1913 roku, znaczy nie my znaleźliśmy, znalazł je pan inżynier Jan Łysko, to jest inżynier z Krakowa, który remontując kamienicę, no w piwnicy domu znalazł jakieś taśmy, które przyniósł do nas. Okazało się, że jest to pochodzący z 1913 roku film Kościuszko pod Racławicami. No będziemy ten film digitalizować, zrekonstruujemy, postaramy się go pokazać publiczności, no bo to jeden z pierwszych takich dużych filmów historycznych, które powstały w związku z różnymi wydarzeniami. Także to można powiedzieć, nigdy nie wiemy. No, wydając te filmy poniekąd też mamy taką nadzieję, że być może ktoś skojarzy sobie coś, jakieś sceny, jakieś fragmenty, które gdzieś widział, może coś się znajdzie przy okazji. Tak zresztą na całym świecie się dzieje. Ja tu chciałbym podać taki przykład. Niemcy zrekonstruowali sławny film Fritza Langa Metropolis. Mieli na to budżet paru milionów euro, ogromny budżet. I kiedy już zakończyli pracę, nagrali muzykę, zrobili światową premierę tego filmu, okazało się, że w Argentynie znalazło się 23 minuty filmu na taśmie 16 mm, fragmenty, których istnienia nie podejrzewano. No i oczywiście cała praca musiała być w jakimś stopniu jeszcze uzupełniona. Także jako archiwum chcielibyśmy takiego momentu dożyć, że jeszcze się odkryciach. Coś znalazło. Tak. Jakie są kryteria wyboru? Bo lista długa jest tych filmów, które czekają na reaktywację, pani kierownik. Ja tutaj jeszcze może dodam, że takim spektakularnym odkryciem dotyczącym polskiego kina był właśnie ten najstarszy zachowany polski film, czyli film Pruska kultura, odnaleziony we francuskim archiwum w Bois d'Arcy przez profesorostwo Małgorzatę i Marka Henrykowskich. No i to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie, ponieważ tak jak wspomniałam, ten jedyny zachowany czterominutowy fragment Meyera Ezofowicza uchodzący za najstarszy zachowany zabytek polskiej kinematografii. I nagle okazuje się, że po 100 latach odkrywamy nie dość, że film wcześniejszy, to jeszcze kompletny, bo ten film jest zachowany w całości. A nie dość, że jest zachowany w całości, to jeszcze kopia tego filmu jest wirażowana, czyli to jest film kolorowy. To zupełnie niesłychana historia. To jest historia rzeczywiście wspaniała i myślę, że trochę nawet zbyt mało nagłaśniana, bo jak na warunki polskie jest to wydarzenie ogromnej wagi. No jeszcze na koniec przypomnijmy tę listę, bo pan dyrektor mówił o tych milionach, które mają inni, my pewnie tych milionów nie mamy. Nie, oczywiście nie mamy, natomiast o trzech tytułach mogę już z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nad nimi bardzo intensywnie pracujemy. To jest film Mania, pracownica fabryki papierosów. To jest film z Polą Negri. Praktycznie chyba jedyna na świecie kopia. Mamy nadzieję zrobić wręcz światowe tournée tego filmu. Jesteśmy będzie hit. To będzie hit w tym sensie, że Pola Negri ciągle jest nazwiskiem magnetycznym dla znawców kina. Przewidujemy pełną rekonstrukcję filmu Henryka Szaro, Zew morza. To jest reżyser, który między innymi zrobił znany naszym widzom film Mocny człowiek i ten film jest zrekonstruowany kilka lat temu w Filmotece oraz przewidujemy rekonstrukcję również filmu Ryszarda Ordyńskiego Pan Tadeusz. On jest w znacznym stopniu wizualnie inspirowany grafikami Andrioliego. Także no, są to wydarzenia kulturalne, które mamy nadzieję zainteresują miłośników kina, również dawniejszego kina i pokażą, że w gruncie rzeczy również projekty ambitne trzeba w jakimś stopniu wspierać i rozwijać, a nie tylko robić to, co dzisiaj na bieżąco jest nam potrzebne. W takim razie czekamy na realizację tego przedsięwzięcia i trzymamy kciuki za powodzenie. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Oglądali Państwo program Wielki Niemowa Reaktywacja, w którym przypomnieliśmy historię polskiego kina niemego do 1930 roku. Prezentowane filmy zostały zrekonstruowane w Filmotece Narodowej. Dziękujemy za spotkanie. Do widzenia.